Polskiej Credit Union tylko teraz. Specjalna oferta na nowe depozyty. 2,25% na okres 9 miesięcy. O szczegóły zapytaj w oddziałach Credit Union. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskiej, lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rąk odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. Prezentujemy nową ofertę Polskiej Credit Union – gwarantowane lokaty oszczędnościowe. Skorzystaj z naszej oferty i powiększ swoje oszczędności o 1,8%. Wszystkie lokaty są gwarantowane i ubezpieczone na całą sumę wkładu. Nie zachodzi żadne ryzyko utraty kapitału. Kontaktuj się z oddziałem inwestycji lub biurami naszej Credit Union. Nie zwlekaj, oprocentowanie może ulec zmianie. Każda przesyłka z Piastem idzie szybko. Szybciej. I najszybciej. Jeśli szukasz dobrej oferty hipotecznej, to właśnie ją znalazłeś. W biurach Polskiej Credit Union oferujemy niskie oprocentowanie i sezonowe promocje. Obecnie z nową hipoteką otrzymasz bonus $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Poszczegółowe informacje skontaktuj się z naszą Credit Union. A jeśli nie masz czasu, to skorzystaj z mobilnego serwisu finansowego, a pracownik Credit Union przyjedzie do Ciebie. Polish Credit Union. To ma sens. Big Boys with Cool Toys. Szeroki wybór zdalnie sterowanych modeli, części zamiennych i akcesoria. Helikoptery, samoloty, rakiety, pociągi, łodzie i statki. Największy tego rodzaju sklep w Kanadzie znajduje się obok sklepu Moore's Clothing i restauracji Muddy Duck w Mississauga. Dwa tygodnie temu w podlegającym Polskiemu Ministerstwu Edukacji Narodowej Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym w Toronto odbyła się uroczysta inauguracja projektu pod nazwą Czytamy po polsku, podczas której uczniowie pierwszych klas otrzymali wyprawki czytelnicze. Projekt zainicjowany przez nadzorujący działalność szkoły Konsulat Generalny RP nawiązuje do obchodzonego 21 lutego Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Wspomnijmy, że założony w 1993 roku punkt konsultacyjny, do którego uczęszcza ponad 250 uczniów, prowadzi zajęcia na poziomie szkoły podstawowej i czteroletniego liceum, a uczniowie otrzymują świadectwa szkolne według zasad i wzorów obowiązujących w systemie oświaty Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość rozpoczęta wspólnym odśpiewaniem hymnu polskiego miała miejsce w auli mieszczącej się przy ulicy Royal York Bishop Allen Academy, w której odbywają się zajęcia szkolnego punktu konsultacyjnego. Gośćmi honorowymi spotkania z udziałem około 150 dzieci, grona pedagogicznego i rodziców byli konsul generalny Krzysztof Grzelczyk wraz z żoną Jolantą oraz konsul do spraw polonijnych Andrzej Szydło. Witając zebranych, kierownik szkoły Sylwia Krupa przybliżyła ideę projektu skierowanego do najmłodszych uczniów, a podkreślając znaczenie dwujęzyczności i rolę rodziców w zaszczepianiu u dzieci zamiłowania do czytania w języku polskim, powiedziała: Chcielibyśmy zachęcić nie tylko Was, ale także Waszych rodziców, bo wiemy, jak ważna jest rola rodziny w tym procesie. Nie zapominajmy, że pierwszy kontakt z książką zaczyna się właśnie w domu. I to rodzice są pierwszymi i najlepszymi pedagogami. My nauczyciele, możemy tylko wzbudzać dalsze zamiłowanie do czytania. Życzę Wam ze swojej strony pięknej przygody z językiem polskim. Kiedykolwiek będziecie się nim posługiwać, mam nadzieję, że będzie wywoływało w Was to prawdziwe, głębokie emocje i włożycie w to też wiele serca. W programie spotkania prowadzonego przez Weronikę Walczak i Marka Widełkę nie zabrakło śpiewu i recytacji wierszy przygotowanych na tę wyjątkową okazję przez uczniów.
Jeszcze przed wręczeniem wspomnianych wyprawek czytelniczych hymn szkoły wykonały Oliwia i Natalia Kwapisz oraz Matylda Schwarz. A wiersz Juliana Tuwima Okulary recytował Nathaniel Socha. Posłuchajmy fragmentów ich występu. Taka to szkoła przyjazna i wesoła. Naszym logo orzeł biały, odważny, silny i wspaniały. Przykład z niego brać będziemy, szczyty osiągniemy. Bo my mamy ambicje, szanujemy nasze tradycje. Prezenty zdobywamy i przyjaźnie tutaj mamy. Przywracał na krześle flok pan tłumacza. Skandal krzyci, nie do wiary. Ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą, na kanapie wszędzie siuka, palska sapie. Siuka w piecu i w kominie, w myszyciusie i w pianinie. Już podłogę chciał odrywać, już policie zaczął żywać. Nagle ryknął do lusterka, nie chcę wierzyć, znowu zerka, znalazł są, każdą się ma na własnym nosie. Zabierając głos, konsul generalny Krzysztof Grzelczyk poinformował zebranych, że tak zwane wyprawki czytelnicze, wręczane dotąd dzieciom do 7 roku życia, odbierającym w konsulacie swój pierwszy paszport, przekazane zostaną najmłodszym uczniom punktu konsultacyjnego, a wkrótce otrzymają je również uczniowie pierwszych klas szkół polskich w Torontońskim Okręgu Konsularnym. Po zaproszeniu na scenę uczniów klas pierwszych, pan konsul wspólnie z małżonką zaprezentował licznej widowni zawartość wyprawki, a następnie prezent o charakterze edukacyjnym wręczył dzieciom nie do końca jeszcze świadomym znaczenia uroczystego wydarzenia. Chcąc przybliżyć Państwu założenia oryginalnej inicjatywy, oddajemy głos koordynator projektu pani Jolancie Grzelczyk, którą po zakończeniu uroczystości poprosiliśmy o kilka słów na ten temat. W tej wyprawce znajduje się symboliczna pierwsza książka. Jest to Lokomotywa i inne wesołe wierszyki z ilustracjami Marcina Szancera, więc absolutna klasyka dziecięca, którą znają, mamy nadzieję, już dzieci, ale na pewno rodzice. Do tej książki dołączyliśmy broszurę, poradnik dla rodziców, między innymi z listą polecanych książek polskich autorów. Lista ta podzielona jest na propozycje dla dzieci od 0 do 3 roku życia, od 3 do 5 i dla przedszkolaków. Osobna została sporządzona lista komiksów dla dzieci, które też są doskonałą formą zachęcania do czytania, a oprócz tego mają też olbrzymie walory graficzne. Chcemy w ten sposób zachęcić do sięgania po literaturę polską, do zabawy w języku polskim, bo chyba właśnie nic jak książka nie potrafi zachęcić do posługiwania się językiem ojczystym. Dzieci, które mówią więcej niż jednym językiem, zostało to udowodnione, są ciekawsze świata, lepiej nawet przyswajają wiedzę. Myślę, że jest to takie dodatkowe bogactwo, które powinniśmy naszym dzieciom urodzonym tutaj na emigracji podarować. Jako wyraz wdzięczności za piękny gest przedstawicieli naszej placówki dyplomatycznej, Państwo Grzelczykowie otrzymali kartkę z podziękowaniami od uczniów pierwszej klasy oraz ich wychowawczyni, magister Ireny Stachnik. Zaś w imieniu rodziców pani Barbara Wilk i pan Andrzej Wiewióra wręczyli serdecznie przyjmowanym gościom bukiety kwiatów. W trakcie spotkania wyróżniono dwie uczennice, laureatki organizowanego w szkole comiesięcznego konkursu Czytelnik z pasją. Z rąk pani Jolanty Grzelczyk specjalne dyplomy odebrały Julia Bylińska, która od początku roku zwyciężyła 4-krotnie, i dwukrotna triumfatorka Helena Dykcik. Na zakończenie sprawozdania przedstawimy Państwu fragment jeszcze jednej recytacji, tym razem dedykowanej nowym młodym czytelnikom.
Oto Lena Jędrzejewska i wiersz Jana Brzechwy Samochwała. Jestem mądra, jestem zgrabna, piotka słodka i powodna. I w dodatku daję słowo, mam rodzinę wyjątkową. Tato mój do piecy sięga, moja mama taka tęga. Moja siostra taka mała, a ja jestem samochwała.